Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na temat piskląt i wylęgu po urodzeniu. Trochę Wam powiem na ten temat, jeżeli byście mieli kurczaczki, czy też bylibyście tym tematem zainteresowani, no to trochę Wam na ten temat poopowiadam. Kury znowu są w kurniku ze względu na to, że już właśnie jest późno. W dzień niestety nie miałem czasu, żeby Wam nagrać, więc staram się to zrobić teraz. I już wam mówię wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat. Jeżeli chodzi o czynności pielęgnacyjne, takie rzeczy, które musimy zrobić po wykluciu, ja tutaj nie będę się rozwodził dzisiaj może na temat tego, w którym tygodniu, co dajemy do jedzenia, jak wygląda dokładnie odchów tych piskląt, tylko powiem o jakichś tam rzeczach typowo pielęgnacyjnych, pierwszych dniach życia tych piskląt, jak to wygląda, troszeczkę wspomnę o karmieniu, takie ogólne informacje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co trzeba zrobić po wykluciu, jeżeli piskle wykluje się w inkubatorze, nie wiem, czy tak pisklęta u Was się wykluwały, na okres kilkunastu godzin należy je pozostawić w tym właśnie inkubatorze, żeby całkowicie mogły wyschnąć. Tak się przyjmuje, tak rozmawiałem z właścicielem fermy, też mi tak powiedział, że należy tak zrobić. Ważnym elementem na pewno jest to, aby kurczaki zaczęły, no wiadomo, samodzielnie chodzić. I jeżeli one zaczną dopiero się poruszać, to wtedy można je wyciągnąć z inkubatora. Wtedy odbywa się proces ich sortowania. To oczywiście dotyczy tych większych ferm, też Wam o tym powiem. Czyli sortujemy po rasie. Tutaj w grę wchodzi kolor cały jasny i opierzony i przede wszystkim musi być suchy. Kwestia ruchu, czyli tego, jak się porusza, czyli sposób tego, w jaki sposób chodzi, czy się przewraca. Wszystko tak naprawdę może być defektem tej inkubacji przez to urządzenie. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Na pewno budowa fizyczna. Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych wad wrodzonych, na przykład bodajże zakrzywiony dziób, brak oczu, może mieć zlepione palce, nawet zdarzyło mi się, słuchajcie, raz, mam takie urządzenie, kiedyś Wam pokażę, kurczak miał więcej niż dwie nogi. I na pewno, wiadomo, jeszcze rozróżniamy poprzez rozmiar kurczaka. Ok, jak już go wyjmiemy, to trochę opowiem Wam o pierwszych dniach życia, jak to wygląda. Pierwsze dni życia powinny spędzić w tak zwanym pomieszczeniu, które się nazywa odchowalnik. Może być to urządzenie, może być to pomieszczenie na przykład jakieś kartonowe, ocieplone, tak, jakimś specjalnym materiałem, czy to styropian, czy materiał, który po prostu będzie na tyle izolacyjny, żeby nie było zimno, lub urządzenie zakupione bezpośrednio ze sklepu. My akurat mieliśmy tam bodajże też jakiś tam karton, stał w ciepłym pomieszczeniu było, więc tutaj nic się tym pisklętom nie stało. Jeżeli chodzi o pierwsze dwa dni, no to optymalna temperatura powinna wynosić około 32 stopni Celsjusza, też tak podają źródła. Myślę, że to jest taka dobra temperatura, wiadomo, że w takich naszych warunkach trudno jest to utrzymać. No wiadomo, jak to wygląda, ale jeżeli macie taką możliwość, no to zachęcam. Bardzo, no bardzo fajna sprawa, jak ktoś lubi, to polecam. Słuchajcie, później, następnie w kolejnych dniach, bodajże 7 czy 8 dniach, należy ją obniżać do 30 stopni. I potem znowu zmniejszać tam o 1 stopień czy o 2 stopnie, aż do uzyskania tak około 18 stopni. To też mówię, to nie jest z dokładnością, słuchajcie, do 1 stopnia, tu ciężko powiedzieć, ale musicie to sami wyczuć. No, mniej więcej są te widełki, o których Wam mówię, tak 18-20 stopni. Jest to tylko i wyłącznie po to, żeby one po prostu się do środowiska naturalnego już przygotowywały do tych warunków, żeby im po prostu było łatwiej w to wejść.
Warto pamiętać o żarówce, żeby była w odchowalniku. Około 60 watów. No, 60 watów możecie mieć, 100 watów, no, w zależności, tak? Ale tak powyżej tych 60. Słuchajcie, powinny być dwa pojemniki. Jeden na pokarm, drugi na wodę. No to jakby logiczne. Jeżeli chodzi o źródło światła, jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, już wam chyba na filmie wspominałem, że im, czy to się tyczy kur, czy przepiórek, czy jakiegokolwiek drobiu, im są bliżej światła, źródła ciepła, tym najprawdopodobniej jest im za zimno, a im dalej, no to jest im za ciepło. Jeżeli są rozmieszczone mniej więcej równomiernie po klatce, po kartonie, czy po jakimś pomieszczeniu, no to wtedy z reguły ta temperatura im odpowiada, jest optymalna. Słuchajcie, po około 3 tygodniach na fermie przyjeżdża weterynarz, sprawdza te pisklęta. Wiadomo, że tutaj, no, u nas tego weterynarza nie będzie. Oczywiście można, tak, ale z reguły się to nie opłaca, no bo tutaj ta produkcja nie jest nastawiona na jakiś duży zysk. Okej. To jeszcze wam może trochę wspomnę o karmieniu. Najważniejsze, tak, w ciągu 24 godzin, w ciągu tej doby, od momentu wyklucia, należy pamiętać, żeby nie podawać pokarmu ani wody. To o tym należy pamiętać. To jakby można. Słuchajcie, ja kiedyś podałem i powiem wam szczerze, że no niestety był problem z tymi kurczakami i mało co nie zdechły, więc trzeba o tym pamiętać. Dlaczego tak? Dlatego, że pisklęta jeszcze wtedy funkcjonują na tak zwanych wartościach odżywczych, tych czerpanych właśnie z żółtka. Więc tutaj nie ma problemu i one sobie poradzą. Później od 2. dnia życia już zaczynają normalnie jeść. Jeżeli chodzi o wodę i o paszę, to o tym zaraz powiem. Woda, wiadomo, świeża, czysta. Temperatura wody, jeżeli już chcecie to wiedzieć, no to też wiadomo, że musi mieć taką średnią temperaturę. Jest to około 20 stopni Celsjusza. Pierwszy pokarm, piskląt. Można, powinien, też tak mówią osoby, które jakby siedzą w temacie, znają się na tym, słodki ser, kwaśne mleko, żółtko jajka ugotowanego na twardo, około 40% kukurydzy i 20% pszenicy. Taka fajna ciekawostka, nie można ich karmić skorupami z ich własnych jaj. Bo to nie jest źródło białka, może im to tylko i wyłącznie zaszkodzić, także warto o tym pamiętać, bo też już się spotkałem, że osoby karmiły tym i po prostu później miały problem z tymi pisklętami, później z tymi kurczakami. Jeżeli chodzi o pierwszy tydzień, no to tak naprawdę można podawać sproszkowane mieszanki zbożowe, produkty mineralne jakieś, bogate w wapń, drożdże, no co tak naprawdę już, może nie to co chcemy, ale już na pewno więcej niż na początku ich odchowu. Dalej. Mniej więcej się określa od pierwszego tygodnia, po pierwszym tygodniu do 19, do 90 dnia życia. Możemy już podawać zielonkę, mączkę, ziarna zbóż, jakieś mielone, ziarna kukurydzy. Słuchajcie, to by chyba było na tyle. Nie wiem, co wam jeszcze mogę na ten temat powiedzieć. To są takie najważniejsze informacje. No, jeszcze wam pokażę, tutaj mamy kurki. Jeszcze chyba im się spać nie chce, chociaż już po godzinie 7 wieczorem jest, więc już powinny teoretycznie siedzieć. Zaraz im to gaszę. Światło i już. Słuchajcie, powiem wam jeszcze ważna sprawa. Nie wiem, czy was to interesuje, czy nie, ale jeżeli byście faktycznie chcieli mieć kurczaki, to fajną sprawą jest wiedzieć, jak często powinniśmy podawać pokarm. Do 7. dnia życia co 2 godziny mniej więcej, tak? To też nie traktujcie jako regułę, tylko tak mniej więcej. Od 10 do 40 dnia, około 5 razy dziennie. No, przyjmijmy, że 5 razy dziennie.
A od 40 dnia, czyli tak powyżej miesiąca, będzie to 4 razy dziennie. Także możecie zauważyć, że ta tendencja trochę się zmniejsza ze względu na to, że już są starsze te kurczaki i możemy sobie na to pozwolić. Wiadomo, trochę inaczej się karmi kury już później, jeżeli chodzi o jaja, trochę inaczej się karmi kury, jeżeli chodzi o mięso. Wiadomo, tutaj chodzi o to, żeby miały szybki przyrost masy. A tutaj wiadomo, smak jajka, częstotliwość znoszenia jajek w zależności od chowu. O, się czyści. Widzicie, tak jak ja na przykład, jeszcze wam powiem, tak jak my na przykład tutaj, o, już mamy ściółkę. Na obecną chwilę wypadałoby ją całą wyrzucić już, ponieważ jest na tyle, myślę, że już brudna i już może mieć jakieś bakterie w sobie. No może dobra, może jeszcze akurat z tej strony nie, ale tutaj była uzupełniona trochę słomą, ale już należałoby ją powoli wyczyścić niedługo. Że pamiętajcie o tym, mam nadzieję, że pomogłem, czego się dowiedzieliście, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i dziękuję za subskrypcję, za oglądanie, do zobaczenia, cześć.